witajcie, tutaj Kiperius i mam dla was dzisiaj kolejny odcinek z gry Crusader Kings 2. Tak, jesteśmy i tutaj i gramy naszą Szwecją. Tak, naszą Szwecją gramy dzisiaj. Na razie gram na nowym komputerze, dlatego na razie mam język polski, ale prawdopodobnie będę musiał to zmienić. Bo nie wiem na ile ten polski dalej jest tutaj kompatybilny, że tak powiem, z tą grą, bo niestety wiem, że były te problemy całe, że tam coś się nie zgadzało. Także na razie gramy i spokojnie ruszamy. O, jeszcze się poprawię. Spokojnie ruszamy do działania. Także o. Zobaczymy, bo wolałbym jednak po polsku, chociaż się przyzwyczaiłem się osobiście do angielskiego, ale myślę, że dla was i ogólnie dla wyglądu byłby to lepszy język do grania, bo po prostu jest to lepszy, tak, język. W sensie lepiej się gra w naszym własnym języku. Także księga, jakoś bez tytułu, stawiamy w rękę. Hej, poczekaj. Mam już do tej książki. Intensywnie studiuję. Będzie intensywny studia nad książką. Pobożności trochę. Oj, od razu jest właśnie tak. Scholar, czyli to jest uczony, tak? Uczony. Plus 2 do nauki. No, to jest bardzo fajne. Moja żona z nadopowiem siły. Aha, chce ptaki łowieckie, to kupimy jej sokoła. Niech się cieszy. Przynajmniej może da mi drugie dziecko. Albo nie drugie, to po prostu da mi trzecie dziecko, które będzie synalkiem, a nie dziewczynkę. Bo na razie same córeczki mamy. Także to. Co możemy? Znaczy to widzę dalej jest po angielsku. To też po angielsku, czyli no tłumaczenie jest w pewnym sensie nie do końca dobre. Tak. No ale cóż. Aha, straciliśmy ostatnio chyba powód tej takiej szybkiej, że tak powiem. Tak, bo przegraliśmy z tymi tutaj, ruskimi. Nordycyzm, no i też po angielsku, no dobra. No, czyli zobaczymy, jak wam, możemy to zostawić, dla mnie możemy zostawić, ale jeżeli nie chcecie, to zawsze możemy to zmienić po prostu, bo mi to nie robi różnicy. Czekajcie, ściszę tylko te dźwięki, bo ja i tak dźwięki, ja i tak muzykę będę osobiście wkładał do gry, więc niepotrzebne jest, żeby grała. Dobra. No. Aha. Nowy ląd. A new discovery. New land has been sighted across the sea to the west of Iceland. To jest Iceland. To jest Islandia. Czyli to jest Islandia. Nie, tak? Tak, Islandia. Aha. Well. Over. To chyba chodzi o Grenlandię, bo z tego co wiem, to pierwsi Nordowie odkryli Grenlandię, a nawet odkryli pierwsi Amerykę. Tak, dopłynęli nawet do Ameryki, ale no... Tak, z tego co wiem, to się do końca nie zachowały, te informacje o tym. No, tutaj mamy na razie... Oj, to tutaj trzeba sobie jeszcze postawiać, bo ja widzę, że znowu zaczynam, bo... No tak, zaczynaliśmy od nowa. Potrzebuję królestwa, potrzebuję... To jest... Nie, to jest suweren... Gdzie jest księstwo? Tu księstwa, tutaj będzie to, tutaj to, gdzie jest religia, i tu religia, czyli tak jak zawsze, dobra. Czyli mamy, hop, i możemy zobaczyć, czyli no sytuacja jest raczej spokojna, w sensie podzieleni są według planu, powiedziałbym, według planu są podzieliny, także mi się to podoba, jestem znany jako sprawiedliwy. Moja rodzina nie jest za duża, bo niestety musiałem trochę członków swoich pozabijać, żeby... Musiałem ich pozabijać, żeby po prostu było... No. Żebym mógł odziedziczyć bez dzielenia, tak? Biorę sobie, tworzę księstwo Finlandii. To mi się na pewno przyda, bo dzięki temu zyskam powód do wojny przeciwko tym. A tego powodu właśnie szuka. A, chyba, że ci się zgodzą na wasalizację. No to pięknie. Więcej nie potrzebuję, dzięki temu Szwecja jest coraz większa. Ja i tak księstwo Finlandii trzymam tylko po to, żeby na razie trzymać, bo i tak nie mam zamiaru dłużej nie wiążę z tym księstwem żadnych jakichś większych nadziei, że tak powiem, tak?
nie wiąże żadnych większych tych. Na razie chcę tylko mieć jedno księstwo, ale dalej nie mam go. Planuję mieć chociaż to księstwo, to jest księstwo... No to jest księstwo Szwecji, bym powiedział, chociaż tu jest po Fjord, tak? Nie wiem jak to czytać. Więc na razie planuję na pewno, żeby mieć to księstwo, tylko że jeszcze tego muszę zniszczyć. A potem zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie jest jak jest. Temu mogę zabrać, temu nie będę zabierał. Chcę niezależności, to jest ten chyba. Nie, gdzie, który to jest? Tutaj. O, a ty co, dałem ci księstwo? A następczyni. Nie podoba mu się, że mamy córeczkę. No tak, no ja też bym chciał mieć syneczka. Może niech się żona postara, jeszcze jesteśmy młodzi, ale niech się postara. No ja też muszę się postarać z drugiej strony, jak nie patrzeć. Żeby wyszło nam dziecko. A, widzę, że trzeba wojować z kimś, bo jak nie powojujemy, to nam będą spadało zadowolenie. Także trzeba z kimś wojować, a... No i co ja poradzę, proszę państwa, że najbliżej mnie jest Ruski, tak? No co ja poradzę, no? No ja nic nie mogę poradzić, no mogę tylko walczyć. Na szczęście, czekajcie, ktoś mi pisał jak sprawdzić. Musiałbym tylko, nie pamiętam, że tu te trzy są drzewo państwa, chyba o to chodzi. Aha. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Kto to napisał? Przepraszam, zapomniałem w tym momencie. Mogę sprawdzić, jeżeli to jest ważne, bo w tym momencie, no, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, ale dziękuję, bo dzięki temu sprawdziłem sobie, że tutaj można po prostu, tutaj można zobaczyć, ile kto ma wojska. 2197. Czy to się zgadza? Nie, to chciałem. Czy to się zgadza, to teraz sprawdzimy na naszym przykładzie też. Czy się zgadza? Zobaczymy. Nie wiem, zaraz sprawdzimy. No, powiedzmy, że się zgadza w większości przypadków. Biorąc pod uwagę, że jeszcze musiałbym i chyba zgarnę stąd, bo 100 jednostek... Aha, widzę, że ten mi nie da żadnego tego. Bo zawsze jakieś wojsko się przyda. Także ci popłyną tutaj i zgarną z nich. No, popłyniecie, bo musimy jakoś pozbierać jednak większość wojsk. Lepiej mieć większość wojsk, niż potem żałować, że kogoś nie miało się. Moja córeczka jest już wystarczająco dorosła, żebym mógł się nią zająć. I zajmiemy się nią i będziemy jej opiekunami, my bezpośrednio, bo ja wolę swoje dzieci ja wychowywać, bo dzięki temu mam nad nimi kontrolę. Oczywiście problem jest, kiedy ja mam jakieś słabe cechy, ale mój tatuś nie ma, że tak powiem, złych cech za bardzo, więc możemy sobie darować te problemy. No, chciwość, damy jej to. I zyskała pracowitość, no to tatusiu. Kiedy nie, tata ten król teraźniejszy, kiedyś miał pracowitość, teraz niestety, ale przestał być pracowity, rozleniwił się chłopaczyny. No dobra, teraz okręt, flotę. No i znowu jest po angielsku, ale o co tu chodzi? Król East Francja, to jest wschodniej Francji, chce... Teraz more of book. No, czyli chcę, żebyśmy byli z katolicy, ja nie chcę. Nie po to w tyle w to gram i nie po to cisnę tymi dordami już od tyle czasu. Tyle czasu, żeby teraz stać się katolikiem. Ja nie chcę katolicyzmu na razie. Ja chcę stworzyć silne państwo nordyckie. Z religią nordycyzmem. Nowy kanclerz słaby jest. Nowy kanclerz słaby jest, ale musi być... Dobra. Ty schodzisz z tego i będziesz tutaj nawracał, bo trzeba ich nawrócić, bo to też... Przez to też tracimy po prostu... tracimy przez to też... na wojsku, tak? Wojsko na tym traci. Ha? Hrabstwo Szlezwik? Lol. Ciekawe. Nie powiem. Dobra. Najpierw zniszczymy Ruskich.
Bo Ruscy... No, to pozajmujemy. Myślę, że szybko. Mam nadzieję, że oni... Oni tutaj nikogo nie wezmą do walki, na szczęście, na razie. No to wygląda, że nikogo nie wezmą. Także ja sobie poniszczę ich. Oni sami mają problemy w swoim państewku, więc ich nie obchodzą. Chociaż no... oni są podzieleni w tym, to dla mnie to jest dobre. Szkoda tylko, że właśnie nie mogę tego wszystkiego zgarnąć za jednym razem, ale... Jeszcze i na to przyjdzie czas. Jeszcze i na to przyjdzie czas, kiedy będę sobie powoływał do życia królestwo Finlandii, albo kiedy będę walczył o to królestwo. A, czekaj. Moja córeczka. Pokorna. A, może być i ta. Dobra. Najpierw jeszcze trzeba to zdobyć, okej. To wszystko i ruszamy dalej. Nie wiem jak... Ktoś się harmani. No jeszcze trochę to potrwa. Zniżymy się trochę. Jeszcze trochę to potrwa. Oj, tu już jest większe, bo to dlatego musimy poczekać. Ci zajęli Szlezwik. A oni chyba to zajęli takim podbojem tym, bo widzę, że to jest wszystko spalone. Chyba to zajęli podbojem takim, no... Jak to się nazywa? Zaraz przypomnę. Jak to się nazywa? Tugel Luther, ale to po prostu, że... nordyckim sposobem, że tak powiem, czyli po prostu wjechali w nich i tyle, tak? Nie pytali się, czy chcą, czy nie. 21 sierpień. Ja 1 sierpnia i tu będę 20... O Boże. Się tak strasznie nie opyla. Okej, lecimy teraz na nich i się zdobrzymy. Niech tam gnije. Lubię dawać niech tam gnije, bo mnie tam ludzie nie obchodzą. O, pięknie. Zyskaliśmy odwagę. Jesteśmy teraz... Zyskaliśmy odwagę i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna i bardzo przydatna cecha. Także dobrze, że ją zyskaliśmy. Ci dojdą tam... 9 listopada? A ja dojdę tam szybciej, bo już 22 października, dlatego je zniszczę. Dobrze, Zeles jest dobry, pobożność, Zeles. Jest dobry, bo damy daje miesięczną pobożność oraz daje wojskowość, także do wojskowości to może córce nie jest aż tak bardzo potrzebna ta wojskowość, ale zawsze się przyda. Zawsze jest to jakiś na plusie. To jest moja córka, ta właściwa, która ma zostać niby tym królem. Królem, tak. Intryga, no też wolę kinda, bo jednak król według mnie bardziej potrzebuje dyplomacji, chociaż powinien mieć zbudowaną sytuację, jeżeli chodzi o dyplomację i o intrygę i o wojskowość w ogóle. Jakaś kobieta się posługuje cynizmem. To tam. Mniej ważna kwestia. O, i chyba się uda, zaakceptuj, dziękuję bardzo, czyli mamy pierwsza od dawna wojna. Zaproś na dwór arystokratę i dzięki temu możemy temu arystokracie nadać to hrabstwo Kebi. No i jest dobrze. My szybko wracamy na nasze ziemie, ale teraz pytanie, czy ja ich rozwiążę, czy ja ich nie rozwiążę przypadkiem? I sobie powołam ich stateczków. Powołamy sobie może ich statki. I po prostu wyruszymy na podbój. Wyruszymy na podbój. Znowu, dobrze, okaże litość, ale sprawdzimy teraz jak nam wygląda z więźniami. Czas w więzieniu. Najwięcej ma 9. Ktoś chce wykupić się? Ty chcesz się wykupić, biskupiku. Nikt reszta nie chce, no to co najmniej 10 lat muszą posiedzieć. A potem jak sobie przypomnę, to może je wypuszczę. Spróbujmy ich sposobem. Na tych pewnie nie działa, bo to są... O, bo oby było dziecko. Oby było dziecko. Oby był syn. Na tych to nie działa, bo to są... Bo to są ta sama religia. To jest ta sama religia, więc na tą samą religię raczej nie mogę. Znowu, nie, niech tam gnije. Na tych mogę spróbować. Czy to zadziała? No niby działa. Jak ich podzielę i ci pójdą tutaj? A ci nie są już? Nie, są też. No zobaczymy, no to jest takie... nie wiem...
Nie jestem przekonany, na ile to... Co to daje za profity, oprócz... Wiem, że daje pieniądze, bo to już wiem. Nie, samowolę nie cierpię. Wiem, że to da... Świetnie, trzecia córka. Wiem pieniądze, ale nie wiem, czy to daje jakąkolwiek możliwość właśnie przejęcia tego terenu, kiedy się zajmie go całkowicie. Znowu moja córka. Ciekawość nigdy podczas sprawdzania uszkodzenia przebiegu... Daj dziecku... ciekawość. Damy to, może coś zyska. Uczciwość. No uczciwość jest dobra. Chociaż oczywiście no zawiera intrygę znowu. To już musimy jakoś postarać się to zbalansować, bo w tym momencie prawie w ogóle nie, nasza córka nie jest za intrygą, że tak powiem, tak? Nie ma nic z intrygi w sobie. Także no... Zajmijmy to, co tutaj możemy. Ci raczej nie wezwą nikogo, bo to jest taka wojna, że tak powiem... Taka troszeczkę wojna poboczna? Nie no, w sensie, że to nie jest taka typowa wojna, tak? Ja tu nie walczę z nimi... No kurde, niepotrzebnie to robimy. O! Wiking, zyskałem! Dzięki temu zyskuję cechę Wiking, daje do wojskowości plus jeden. No to jest... No zawsze do wojskowości, tak? To jest warto, ważne, że zawsze coś tam do wojskowości mamy. A na szczęście nasi kochani, nasze kochanie państwo, nasi kochani panowie nie buntują się przez to, że ja tak walczę, bo mamy właśnie, że ja pobieram ich wojska w ogóle, bo mamy właśnie te całe, no. Bo wikingowie po prostu nie buntują się w momencie, oni nawet chcą, żebyśmy, tak jak widzieliście przed chwilą pojawiła się ta tarcza z mieczem, ze sztyletem, to oznacza, że oni po prostu chcą, żebyśmy my walczyli. Co to się stało? Co? Czemu ty się uwolniłeś? A ja nie chcę, żebyś był od niego uwolniony. A czekaj, on do kogo należy? Ona należy bezpośrednio, przenieść więzi wasalne i przeniesiemy tą babę. No i tyle. Tyle. Bo to po prostu nie mam zamiaru mieć problemu z moimi wasalami, że im coś się nie podoba. Także no. O, no powód do dumy, oczywiście. Just, no bo ja sam jestem just, tak? Sam jestem taki dobry. Sam jestem sprawiedliwy. To jest just. Co my mówię just? To jest sprawiedliwość, tak? Sprawiedliwość jest dobra, bo daje do zarządzania oraz do nauki. Ci trochę se ponagrywają, ale mam nadzieję, że długo to nie... O, moja córeczka dostanie Brave'a. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, chociaż intryga ciągle jest na niskim poziomie. Ale, okej. Okay. Viking. Jak to pięknie brzmi. Bo byłem na jakichś tych... Kto mi zmarł? Zarządca majątku. To zostanie ten zarządcą. Gdzie on jest w ogóle? To jest który? To on nie może być zarządcą, bo on musi należeć do tego, bo ten będzie na mnie zły, że on nie należy do niego. No niestety, także muszę innego zarządcę wziąć. No, mamy jakieś bardzo podobne. To jest dobrze. Dobra. Moja żona znowu jest w ciąży. Mam nadzieję, że tym razem się postara. Lepiej. Pozajmujemy, no Boże, co mi tam szkodzi. Tak, na razie zaraz kończę odcinek. To jeszcze skończymy go w taki sposób, z taką pompą, z werbą, że tak powiem. Znowu nie... zobaczymy znowu więźniów. Nikt nie chce się... O, ktoś chce się wykupić. Tego młodego chcą wykupić. Aha, bo to pewnie następca. Wykupujcie się, mi to tam nie przeszkadza. Ja nawet kasę lubię zbierać. A jak wy chcecie? Ja wam nie zabronię. A ci, co nie chcą się wykupić, to będą czekali te 10 lat. Zmarnują 10 lat w więzieniu i wtedy zobaczymy. Może następnym razem będą milsi dla swoich. O! Pia! Ci się zbuntowali, ale im jeszcze zajmę. No zajmujcie już. Tutaj dopiero pierwsze. Nie, to za małe wojsko, żeby atakować. Dobra, ci skończyli, także możemy iść tutaj. No trochę ich poniszczymy. Trochę ich poniszczymy, ale mam nadzieję, że nie będą źli na nas, nie. Jest i synek. Sigbjorn. Dobrze, jest syn. To jest dobra wiadomość, że mamy syna.
bo dzięki temu mamy o wiele... No ja wolę jednak syna, bo to jednak wtedy mniej się buntują nasi wasale. No dobra, powoli będę kończył, zakończywał na dzisiaj nasze odcinki. Moja córka może zyskać żarłoczność albo oby zyskała umiarkowanie. Nic nie zyskała, no. Lepszy to niż żarłoczność, nie cierpię żarłoczności. Bo to jest po prostu... Znowu... Poczekaj swoje 12 lat, wtedy pogada... A, chyba że cię wykupią. Jak cię wykupują, to sobie bierzcie je. Zarządca ma kilka na poprawę sytuacji gospodarczej. No to oczywiście, że poprawim, bo wolę sobie mieć... Wolę się troszeczkę porozwijać szybciej. A to taka cena, taka niewygórowana, że tak powiem, bo to tylko tam... To tylko jakieś 50 złociszy... Nie, tam 13 nawet, nie 50, tylko 13. Pieniędzy przy moim ilości pieniędzy to nie jest dużo. Dobra, zjedliśmy wszystko. To sobie wracamy. Zajęliśmy już wszystko i zniszczyliśmy im całe państwo tak naprawdę. Także możemy wrócić. O, no to już jest pokaźna sumka, nie powiem. 244. To już widzicie, to jest dość sporo. Także ja na razie wam dziękuję za odcinek. Zapraszam do komentowania, do polubienia odcinka i do subskrybowania. I do zobaczenia w następnym odcinku. Także cześć!